Ogromna radość, duma i przede wszystkim wdzięczność. To czują suwalczanie w związku ze zbliżającymi się uroczystościami beatyfikacji Jana Pawła II. Już w najbliższą niedzielę w Rzymie papież Polak zostanie wyniesiony na ołtarze. Długo czekaliśmy na ten moment. Myśmy od chwili jego śmierci wiedzieli, że jest święty, mówią suwalczanie. Tak jak jest ogłoszony, już będzie ogłoszony błogosławionym, szczęśliwym, więc myślę, że my też będziemy szczęśliwi. Jego postępowanie to na to wskazywało. To naprawdę święty człowiek i to powinna być Polska dumna i my, że tak jest. Bo to 6 lat, to, a już przecież w pierwszym dniu już wszyscy mówili, że tak będzie i chcieli tego. Na pewno każdy modlił się i czekał. Ja to modliłam się już cały czas do Ojca Świętego i za Ojca Świętego i do Ojca Świętego, bo mnie to od początku on wydawał się, że to nie będzie uniknione. Mi się wydaje, że każdy czekał. To przeżywa się, to jest ważna rzecz, ważna sprawa. Ja myślę, dla wszystkich chrześcijan, no może nawet i, którzy nawet i nie bardzo tak do tej wiary, ale to jest przeżycie. Na samo wspomnienie postaci Jana Pawła II wielu spotkanym przez nas osobom łzy napływały do oczu. Z pewnością każdy się cieszy, że mieliśmy takiego człowieka pochodzącego z naszej polskiej ziemi. Myślę, że był dla nich, dla nas wszystkich bardzo ważną osobą. Ale wydaje mi się, że chyba większość ludzi bardziej go kochało, niż rozumiało jego słowa. W ogóle myślę o tym Ojcu Świętym, jak on to wszystko, żeby te ludzie takie byli, jak ten Ojciec Święty na przykazywał tej wiary, żeby to tak uszanowali jego tego słowa, to na pewno to inaczej by było. Tylko, że to nie wiem, każdy od siebie. No, tak jak każdy Polak, tych wspomnień to jest tak dużo, tym bardziej, że telewizja utrwala to wszystko. No i dużo nauczył dużo. Młodzieży i po prostu i starsi też dużo zrozumieli. No jeden drugiemu wybaczył, no ale niektórzy na krótko. Każdy chyba wnosi w sercu, znaczy jak ja noszę w sercu, nie, te wspomnienia. I tak człowiek każdy myśli, że chyba nie będzie tak jak było, nie, że będzie inaczej, bo jego brak właśnie jest. No bardzo dobre wspomnienie jeszcze, jak tutaj był na Suwalszczyźnie, mamy pamiątki, co u tej rodziny był. Zwiedzał, tam jeździliśmy zwiedzać też tam te miejscowość, no ładne wspomnienia. Teraz mamy ich w klasztorze, na Wigrach. Był takim normalnym człowiekiem i ta jego dobroć wychodziła z niego samego, nie? Niestety nie wszystkich stać na podróż do Watykanu, dlatego większość niedzielę spędzi oglądając relacje w telewizji lub przyjdzie do parku, aby razem z innymi przeżywać ten ważny moment. No z pewnością będę uczestniczyła we mszy świętej, no i pewnie będę oglądała w telewizji transmisję. Modlić się, tak, cały dzień będę. Także u nas chyba w parku też jest to właśnie też tu mam zamiar przyjść, też uczestniczyć w tym. Ja indywidualnie w domu, to trzeba przeżyć na swój sposób. Chciałabym tam być, ale niestety finanse nie pozwalają i zdrowie. Chyba przy oglądaniu mamy w Suwałkach piękny pomnik, właśnie chyba i świeczkę zapalić. Myślę, że w telewizji będę oglądać, bo pojechać nigdzie nie ma pieniążków i nie ma siły i nie ma zdrowia. A do parku to też, no, ja myślę, że w domu spokojnie można skupić się.